No cześć, dzisiaj kolejny numer LEGO Ninjago. Jest to numer 10 na 2022 rok. Cena 19,99. No i mamy tutaj złotego smoka Zeina, kozacki. Przejdziemy sobie do niego później. Dostajemy również kartę Kaja. Karta, jak ktoś je zbiera, to na plus, jeżeli nie, no to zawsze można się z kimś wymienić. Jeżeli chodzi o samo czasopismo, to no tak, poprzednich mamy tutaj dużo gier, zabawy, łamigłówek, jakieś kolorowanki. No jednym słowem, bardzo fajnie to jest skomponowane. Chociaż cena 19,99, jeżeli chodzi o tą figurkę, to jest spoko. Ale jeżeli już chodzi o zwykłe figurki, no to już to tak się bardzo nie opłaca. Podejrzewam, że nie jeden będzie już to przeliczać. Tutaj mamy reklamę Jurassic Worldu 6 października. Fajnie. No trochę tego tutaj jest. Co mamy na końcu? Komiksy, reklamy zestawów. Tutaj mamy aktualny numer Gwiezdnych Wojen, który jest w sklepach, a tutaj mamy następny numer. Dla mnie też bardzo fajny z powodu tej broni. Naprawdę. No, minifigurka bardzo fajna. Ciekawe, czy będzie też kosztować 20 zł bez grosza. 2 listopada. No, zestaw fajny. Tutaj mamy reklamę, że nowe LEGO City od 7, więc też trzeba już brać pod uwagę, bo bardzo fajny zestaw. No a teraz najważniejsze, nasza minifigurka, czyli nasz Zane. Tutaj mamy poprzednią minifigurkę. No jak sami widzicie, skrzydła są takie same. Jeżeli chodzi o kształt, no odlewy są inne. Hełmy mamy to samo. Tylko oczywiście tutaj czerwony, tutaj niebieski, ale odlew ten sam. Mocowania górne też. Obie figurki różnią się torsami. Bardzo fajna broń. Bardzo fajny miecz. No bardzo ciekawe. Za tą cenę te minifigurki warto kupić. Na pewno. Można stworzyć armię demonów. Na pewno bardzo fajna rzecz. Polecam. A minifigurki i wykonanie skrzydeł rewelacyjne. Najfajniejsze jest to, że jak się ustawi, tak się trzymają, więc jeżeli się coś popsuje, to po prostu sobie element łączący wymienimy, no i możemy dalej się bawić, tworzyć jakieś moce albo coś w tym stylu. No tyle na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Hej!